Powiat suwalski będzie aplikował o dofinansowanie budowy dróg ze środków Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Wysokość środków na budowę i modernizację dróg w całym województwie wynosi 4 900 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji to 500 000. W budżecie województwa powiat suwalski ma zagwarantowane środki inwestycyjne na kwotę 6 milionów złotych. Teraz poszukuje 4 brakujących milionów, by zaspokoić przynajmniej część potrzeb. Możliwości pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych są dla powiatów ograniczone. Oprócz narodowego programu przebudowy dróg lokalnych nie ma żadnych. Regionalny program operacyjny niestety nas ominął. Starosta z pewnością więc skorzysta z możliwości, jaką daje program uruchomiony przez samorząd województwa podlaskiego, choć już wiadomo, że faktyczna możliwa do uzyskania kwota będzie dużo niższa od maksymalnej. Mamy 14 powiatów i na pewno wszystkie będą chciały uzyskać dofinansowanie do swoich zadań inwestycyjnych drogowych. No to wychodzi przeciętnie 350 tysięcy na jedno zadanie. Powiat suwalski będzie ubiegał się o przebudowę i modernizację drogi z Raczek w kierunku Augustowa, która jeszcze do niedawna była drogą wojewódzką. Droga została zniszczona w związku z budową obwodnicy Augustowa, znacznie zniszczona. No i Zarząd Dróg Wojewódzkich niestety nie zadbał o to, żeby ona była w dobrym stanie w momencie przekazywania. To tyle, więcej niestety z tych 350 tysięcy nie da się zrobić. Zrobimy odcinek, jeżeli uda się uzyskać te środki, nasze środki plus środki Urzędu Gminy. Wójt też zadeklarował, wójt Raczek, pewną kwotę, podobną też około 350 tysięcy złotych. W sumie odcinek z Raczek do Dospudy być może uda nam się wyremontować. Powiat suwalski na planowaną inwestycję potrzebuje w sumie około 2 milionów złotych.